Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Nemesis Mysterious Journey 3. Przede wszystkim jest to gra przygodowa logiczna, więc mój ulubiony gatunek. Czerpię tutaj inspirację ze starych gier typu Myst, więc spodziewam się tutaj czegoś właśnie znowu jak Quern, znowu jak Abduction. Od dawna nie widzieliśmy gry, która jakby zadowoliła mnie by z perspektywy właśnie przygotowo-logicznej, że i dobre zagadki ma, i dobrą fabułę, i wszystko ładnie się spaja. Jest to gra polskiego studia The Talion Games, która ma w swojej ekipie ludzi pracujących nad Schismem. Schism 1, Schism 2 to są takie stare też przygodówki. No i teraz tutaj jest też skomplikowana sytuacja, ponieważ Nemesis Mysterious Journey, zobaczcie, ma numer 3. A mimo wszystko jest to pierwsza gra z serii Nemesis. Tam twórcy pisali, że może w planach będą mieli w przyszłości kolejne części, jeśli ta się przyjmie. Bo nie mają praw autorskich do Schizma 1 i 2, których nawet na Steamie nie ma. Tyle się doczytałem, więc jakby jest tutaj dość skomplikowana sytuacja. Ale no na razie zostawiam na bok, możemy wy się bardziej orientujecie w temacie. Ja tylko tyle co wyczytałem, to wam teraz powiedziałem. No gra jest polskiego studia, mamy polski język, to jest na pewno super. Gra ma kosztować 72 zł. Dlaczego mówię ma kosztować? Bo wyczytałem to też z dyskusji, z forów na Steamie. Gdyż gra wychodzi już 8 lipca, ja mam przyjemność nagrać wam ten materiał już dzisiaj. Nagrywam go 6, wy zobaczycie go 7 lipca. No i zobaczymy. Przygodówka, logiczna, dość teraz powtarzam, tak? No kurczę, od czasów mówię Quern Abduction, oczywiście już nie wspominam The Witness, czekam na taką grę, która mnie w końcu jakoś tak zachwyci mocno z tego gatunku. Czekam oczywiście na Myst Remastered, bo wyobraźcie sobie, że po 20 latach będzie w chyba Q3 jest przewidziane, czy Q2 wyjście na pecety remastera Myst, czyli gry, która jest ojcem wszystkich przygodówek logicznych, które są bardzo mocno inspirowane właśnie Mystem, grą mocno logiczną, mocno eksploracyjną. No dobrze, ale zostawmy teraz ten temat. Ciśnijmy. Tutaj mamy historię dwóch turystów, Bogarda i Ami, z tego co się zorientowałem, którzy zostaną wplątani w tajemniczą intrygę. No gra stawia na zagadki. Pograłem sobie chwilę w demo, ale o tym będę mówił wam za chwilę. Zaczniemy sobie nową grę i tu mamy do wyboru poziom trudności. I poziom trudności, chociaż mimo, że widziałem w opisie Steama, że poziom trudności, że sami możemy sobie dostosować, jaki poziom trudności będzie zagadek, czy jesteśmy bardziej w nich, prawda, czy lubimy zagadki, czy nie lubimy, czy się dobrze, prawda, bawimy rozwiązując różne zagadki, ale widzę, że są tylko dwa poziomy trudności. Nie ma czegoś takiego jak easy dla tych, którzy chcieliby głównie fabułę poznać, a nie bawić się w zagadki. My ciśniemy normalnym poziomem trudności, bo ciężko powiedzieć, jaki typ zagadek faktycznie tu będzie. Czas na intro. When I first heard of Regulus, it was only a small piece wandering around the periphery of the solar system. It was as bright as the North Star when I used to look at it every evening from the viewing terrace of my observatory. I'm the child of a man who, many years ago, was the first one on Earth to describe and name the process of teleportation and proved the existence of extraterrestrial civilizations. I'm not entirely convinced that humanity was prepared for the age of teleportation. This question is haunting me, especially now, when my life is coming to an end and I'll probably never learn the answer. My ancestors' books were burned, but this is the fate of all true visionaries. But finally, aren't we supposed to cross all the boundaries? Even those protected by God, whom we create again and again, not in our image. For anyone who set their foot on Regulus could say about this strange and mysterious planet only one thing: dark, magnetic beauty. Here is the story of Amia and Bogard, who, just like I, have been captured by it. I am Emmanuel, your guide, humble servant. Your journey reached its happy ending, Amia. Thank you for using the services of the teleporting travel agency, Fort and Company.
We were both supposed to be teleported to the Andromeda Hotel. What happened? Why is Boggard not here? We have minor technical issues. Nothing serious. To get to the hotel and meet Boggard, you have to take the elevator powered by a machine that is easy to operate. Już od samego początku dostaliśmy informację, że... tak wiecie co? Spróbuję włączyć. Dostaliśmy informację, zostaliśmy rozdzieleni. No właśnie, a nasza podobno tutaj przygoda ma polegać na tym, że mamy... No właśnie, Amiya musi się z Boggardem jakby spotkać, tak? Bo razem jest są turystami. Tu kiedyś w ogóle to było, wiecie... To podobno to jest w ogóle planeta, która była kiedyś taką tętniącą życiem, nie wiem, czy kopalnią, wydobywając jakieś surowce, więc tu dużo będzie takich mechanizmów związanych z tym właśnie, ale została potem przerobiona na atrakcję turystyczną. Stosuje rozmycie w ruchu, chociaż często z niej rezygnuje, dlatego że dość obciąża, ale myślę, że będzie przyjemnie patrzeć na ruch myszką, nie? Szczególnie, że mam dobrą kartę, więc powinna dać radę. No dobrze, zobaczmy. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Coś tak czuję, o, mam jakieś zagadki. Pierwsze, mam jakieś zagadki. Gdy kursor zapełni się, możesz wejść w interakcję z obiektem, naciśnij lewy przycisk myszy, aby wejść w interakcję z zagadką, przytrzymaj i porusz myszką, by rozejrzeć się w trybie interakcji, naciśnij prawe lub WSAD, aby opuścić tryb eksploracji. Okej, czyli, o Jezu, ale to jest tak dziwnie, że przesuwa myszkę w górę i w górę też się przesuwa, zamiast bardziej działać na zasadzie, że przeciągam, no dziwnie, w ogóle kontrintuicyjnie moim zdaniem, ale okej. Aha, i można tutaj coś ustawiać, widzę. Dobra, można tutaj coś ustawiać, w porządku. Wyjście z obiektu to B. No to już sterowanie jest bardzo specyficzne, trzeba przyznać od samego początku. Grałem sobie w demko chwilę, więc mniej więcej ta zagadka jeszcze kojarzę. I tę zagadkę, która tutaj jest, kojarzę, ale jej nie zrobiłem, ponieważ wymagała dużo czasu. Tak, właśnie. Więc jeszcze jedną rzecz sobie zmienię, to możecie przy okazji zobaczyć, jakie są opcje do zrobienia. Czy mogę sobie czułość myszki, czułość kamery sobie lekko zmniejszę. Nawet czułość myszki, no ale okej. Escape nie wychodzi z menu. Jak można było escape'a nie podpisać pod wychodzenie z menu? Ale w porządku, dobra. Nie czepiamy się na razie od samego początku. Shift nie... Aha, postać nie potrafi biegać szybko. Shift nie działa. Kim jesteś, kobieto? Good morning. Can you please help me? I'm not sure... I have been helping you for so long. Oh, for so long. I'm not sure if we understand each other well. I'm looking for... On this cursed planet... Everyone is looking for something. You are neither the first nor the last. Why do you think I'm sitting on this bench? Because I enjoy so much the view of these bloody ferns? I'm here on a treatment to cure my infected lungs with regulus air? Or maybe I'm the wife of an engineer who has lost his sanity in life? My dear. What does it mean, ma'am? Why do you think this planet is cursed? Every paradise finally becomes a curse, my love. You've been left alone here? No, not exactly. There are some lost souls wandering here and there. They appear and disappear. Appear and disappear. Like a hare in a field of maize. How long have you been at Regulus? Every paradise finally becomes a curse, my love. Time no longer matters. Will you answer my question, ma'am? Like a hare jumping in the field of maize, my love. Like a hare jumping in the field of maize. Oh. Już bardziej z nią pogadać nie da, ale no muszę przyznać, że cały ten system jest bardzo dziwny. Muszę ruszać myszką w trybie rozmowy, żeby się rozglądać. Nie ma tu żadnych indykacji, że mogę z nią pogadać. Musiałem na nią kliknąć drugi raz myszką, żeby w ogóle zaczęła rozmawiać. Bardzo dziwnie się prowadzi rozgrywka w tej grze, muszę przyznać. Bardzo dziwnie. Są w tej grze znajdźki w postaci plakatów. Nie wiem, czy przez to, że znalazłem je podczas swojego pierwszego przejścia. It is this mechanism. To start the elevator, simply bring the beam of energy to the central power structure. Why can't the elevator work normally like any other?
Holidays promise to be exciting. The mechanism doesn't seem to be too complicated. No nie, ale ja sobie już notatniczek przygotowałem w razie czego. No dobra, czyli co? Jak miał się zapełnić, tak? Żeby można było kliknąć. Ale widzę, że zawsze, nieważne co zrobi, gdzie kliknę, to za... A nie, tutaj nie, tu mogę klikać i się nie zatrzymuje kamera. Tu natomiast się zatrzymuje. Może da się odwrócić to, zaraz zobaczymy. Czyli tak, muszę przeprowadzić, widzę, że tutaj jest promień. Muszę tak ustawić właśnie, żeby tutaj po tej stronie promień przeszedł i on jest potem rzucany dalej. Natomiast jest jedna rzecz, która będzie mnie wkurzać, być może was też lekko będzie, więc uważajcie, że cały czas będziemy blisko tego promienia. Ten dźwięk na dłuższą metę, szczególnie, że będziemy spędzać trochę czasu przy tych promieniach, może dla niektórych wydać się trochę męczące, to bzzz, nie? Dobra, patrzymy dalej. A właśnie, bo w ogóle najlepsze jest to, że powinienem... Jeśli dobrze pamiętam, ja sobie zacznę notować, przy jakich ja tutaj... jakie wartości musiałem ustawić, tylko teraz pytanie... Jak to notować? Wydaje mi się, że to będzie wartość. No to jest wartość 3 ustawiona przeze mnie na początku. Wydaje mi się, że to może mieć znaczenie, bo od samego początku grałem w Zemko, też zwrócił uwagę na to, że one, te wszystkie pierścienie mają swoje liczby, więc po prostu będę je tutaj starał się notować. A widzę, że ta jest chyba ustawienie H, aby wyświetlić poradę. No zobaczmy. Nacisnąłem H i co? Aha. Klikam H i nic. To dzięki za poradę. Może trzeba nacisnąć zagadkę, znaczyć H. Okej. Okay. Ustaw się tak, aby widzieć dyski raz z jednego boku, raz z drugiego. Dobra, czyli... Jak widzicie, trzeba mieć kliknięte, żeby zadziałało H. No, z tym sterowaniem już na dzień dobry są takie... Muszę powiedzieć... niekoniecznie przyjemne doświadczenia mam z tym sterowaniem już od samego początku. No dobra, ustawiłem. Akurat jedno było też w porządku. Tutaj widzę, że to jest... 7.1, no nie wiem, tak sobie to zaznaczę, tak? Zobaczymy, czy to będzie miało znaczenie. Mamy też tutaj jakieś ekraniki. Nie jestem przekonany, że ludzkość była przygotowana na wiek teleportacji. Zastanawiam się nad tym, zwłaszcza teraz, gdy moje życie dobiega końca, a ja nie zdołam już odpowiedzieć na to pytanie. To w ogóle już słyszeliśmy, tak? To była opowieść tego dziadka narratora z początku. Ona mówi, że ta wyspa jest przeklęta. I w ogóle też wyczytałem z opisu tej gry na Steamie, że niekoniecznie... Musimy sami zdecydować, czy mamy ufać temu naszemu asystentowi, który będzie z nami rozmawiał. Tak, w ogóle zobaczmy jeszcze opcję w sterowaniu. Czy... Jest to coś jak sterowanie w ogóle? Zapisz, kontynuuj opcję, pomoc, dodatki... A co daje? Co jest pomoc? Interakcja, ruch w mieście, pomijanie dialogów, spacja. To tyle? Okej, okay. Możesz grać kontrolerem, klawiaturą lub samą myszką, ale nie ma czegoś takiego jak bieganie z tego co widzę, co mi się już nie podoba. No i że escape nie wyłącza menu, to już jest też jakiś dziwoląg, ale dobrze, ale dobrze. Show me the way to the hotel. I have to see Bogard. Start the elevator and it will lead you to your destination. Where is this elevator? Guide? Tu jest ta winda, właśnie do niej sobie dojdziemy. O, tam też jest jakiś człowiek, zaraz sobie też z nim pogadamy. Ale na początku rozwiążemy zagadki, tak? Żeby nie było tak, że na początku was zawalam mega dużą ilością fabuły. Jest oto i ta specyficzna winda. I tutaj będziemy szli do kolejnej zagadki, ale dopiero jak doprowadzimy tutaj energię, więc sami widzicie tutaj. O, i tutaj mamy też, zobaczcie, taki zestaw. O właśnie, tutaj mają jakieś pokrętło, które chyba jest tym, które strzela, tak mi się wydaje, a też może coś przestawić. No tak widzicie, tutaj i są podziały, tak, zobaczcie. Widać, że jest podzielone, tak? Jeden, tu dwa i tu trzy. Więc wydaje mi się, że notowanie tutaj było istotne, z tego co pamiętam, żeby móc wykorzystać te liczby, a żeby móc w pełni wykorzystać też, żeby móc w ogóle... Ogarnąć. Earthball, other unnamed mushrooms, differential cinemas of fern, acoustic trees, as if some provocative mad gardener was around. We're just missing a mad hatter. They tried to bring them in, Amiya, but the seeds mutated. They always do their best to make themselves at home. On the other side of the mirror, the reality looks different. They? What they? Are you talking about Regulus's colonizers? Apparently, they looked for the rare resources and minerals, but the planet turned out too small for the business to pay off. It's true. The syndicate of the colonizers and a few galactic explorers fought for a long time for influence over Regulus. But by investing in the exploration of the unknown planet, they only wasted.
money. And you took advantage of the situation. Teleporting travel agency is a lucrative business nowadays. I bow to your intelligence. Your affiliation with the High IQ Society is not accidental. No właśnie. No mamy kilka, taki mały kawałek historii. No to też na logikę. Tu widzimy, więc tu musimy po prostu na czuja, aż rzeczywiście ten promień przejdzie. Promień przeszedł, tak? I zobacz, mamy 5, 2, 6. No i teraz prawdopodobnie trzeba będzie powielić tamto. Tamto dalej, ale widzę, że chyba te wszystkie znajdźki, które były do znalezienia, faktycznie chyba są... Nie wiem, jak się zaczyna nową grę, to chyba one znikają, bo wydawało mi się, że w tamtym korytarzu, co chodziłem na tyłach tego domu, była ta znajdźka w postaci tego plakatu. Zaraz wam pokażę, o co chodzi z tymi plakatami do zdobycia. Natomiast tu też wydaje mi się, że była jakaś. Jak tutaj się obeszło wszystko dookoła, wydaje mi się, że gdzieś tutaj też coś było. Ale no, trzeba przyznać na pewno, że bardzo ładnie to wygląda. Właśnie przypomina mi takie stare produkcje. Nawet koteł sobie siedzi, proszę bardzo, na dachu. Przypomina mi właśnie stare produkcje. Stare przygodówki. Tylko oczywiście unowocześnione w tym przypadku są, tak? No więc nie ma tutaj. Wydaje mi się, że tutaj mogłem znaleźć jedną z plakatowych znajdziek. Widać, że jak się wciska nową grę, to jakby wszystko zostało znalezione. O co mi chodzi? Dodatki. Widzicie? O, i tutaj się znajdowało różnego rodzaju pocztówki, tak? Więc ja sobie tutaj chcę wam je pokazać, te, które znalazłem. Aha, to nie wiem, dlaczego drugiej nie można było kliknąć. Więc są różne pocztówki do znalezienia podczas naszej przygody. Więc ja takie trzy znalazłem podczas szybkiego ogrywania demka. Więc zapisać grę można? Można. Zrobimy nowy zapis. Cyk. Czy chcesz utworzyć? Tak. No i dobra jest. Domki, zapis normalny. Ok. Kontynuuj. Jedźmy. Zobaczmy. Bo teraz tak, doprowadziliśmy promień do tamtego miejsca. I wydaje mi się, że teraz nam pozostało za chwilę zabawa w to. No i widzicie, tak jak mówię, jakby doszedłem do tego momentu, aż robimy tę zagadkę. I nie rozwiązałem jeszcze, bo uznałem, że dużo czasu ona wymaga i stwierdziłem, dobra, a ogram na serii, to wtedy będę się tym przejmował. Ale teraz pytanie, czy nie trzeba drugiej strony? Nie trzeba, to jest ładnie pozaznaczane. Czyli ponotowałem sobie notatki, widać, że w tej grze trzeba chyba robić. Więc tutaj ustawimy 3 i zobaczymy, czy w ogóle tak było, bo ja nie pamiętam. Trójka była, potem była 7 chyba, tak? 5, 6, 7. Potem było 1. Tak, potem było 5, 2, 6. Więc zakładam, że trzeba to tak ustawić. 5, 2 i 6. I jest! Dobra, winda zjechała. You must rotate the elevator to enter it. No dzięki ci bardzo. No widzicie, i teraz promień idzie sobie tutaj, cyk, i musimy tam coś porobić, żeby ten promień wrócił tu. Tak, to na logikę tak to wyglądało i faktycznie jeszcze trzeba obrócić. Więc pytanie brzmi, tak już fabularnie, dlaczego nie możemy tak po prostu dostać się do hotelu? Dlaczego musimy robić jakieś zagadki, wykonywać jakieś mechanizmy? No właśnie, moi drodzy, na czym polega zagadka? Zagadka polega teraz na tym, że mamy dużo prętów. I teraz te pręty można przekręcać. Chyba każdy pręt ma 3 ustawienia. I ustawiając te 3 pręty, mamy dojście do różnych innych prętów. I trzeba doprowadzić te promienie tak, ażeby promień główny został dostarczony do tego miejsca. Czyli patrzę, czy tu jakiś po drodze jest. Ale chyba do tego, jak mi się wydaje. Bo tutaj nie możemy, chyba dobrze pamiętam, nie możemy zmieniać tych wylotów. Więc wychodzi na to, że musimy sobie wyobrazić, jak to zrobić i które wyloty potrafią trafić idealnie. Chyba wyświetlić poradę, nie chcę porady. Żeby wystrzelić ten promień tam. Więc tu była ta zabawa, tak? Że trzeba było tak poprowadzić te promienie, żeby idealnie trafić, tak? Od któregoś tutaj. Więc wiem na przykład, że teraz mogę albo spróbować tamtego jakoś zaprogramować, albo spróbować na przykład zobaczyć, czy gdzieś któryś na przykład... Nie wiem, skąd on ciągnie teraz tutaj rurkę chyba do tego, czyli czy może z tego uda się strzelić promień. I nie wiem, czy tej zagadki nie lepiej będzie właśnie rozwiązać od drugiej strony. Tylko wiadomo, że promienie nie idą w tym kierunku. A tu mamy różne możliwości. Więc może po prostu postaram się zapamiętać, które z nich... No tutaj nie wiem, czy w ogóle jakkolwiek... Skąd to idzie? To może być taka trochę... No dobra, to gdzieś mniej więcej wydaje mi się, że z tego. Więc może jak trafię na ten, zapamiętam, które to są. Jak do któregoś z tego uda mi się trafić promieniem, to będę wiedział, że ten promień będzie można puścić tutaj.
Tak? Tylko, że raz promień idzie w dół, ciska w dół, raz promień idzie w górę. Więc jak doprowadziłem promień tu, a tu na przykład, tu zobaczcie, mogę doprowadzać promień z dwóch kierunków. Czyli tu wziąć promień, prawda, i tutaj go gdzieś dalej strzelić. Nie? Więc najważniejsze jest to, żeby teraz... No teraz nam potrzebny rzeczywiście jest dolny promień, żeby nam trafił ten dolny promień gdzieś tu. I żebyśmy mogli pocisnąć go dalej. Ale jak widzicie, te tutaj mają możliwości, w ogóle te mają podwójne ruchy, tak? Więc mamy możliwość doprowadzenia tego w taki sposób, tych promieni tak, żeby kombinować, żeby po prostu trafiło to do tego czujnika tutaj. Więc jako, że uważam, że jest to dość żmudne, więc ja postaram się to zrobić na szybko sam i pokażę wam efekt. Żeby was nie zanudzić oglądaniem, jak przestawiam wajchy, nie? Na przykład tutaj, zobaczcie, jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, te mechanizmy są takie precyzyjne, że zawsze, prawda, przejmiemy... Na przykład tutaj, jak strzelam, no to wiem, że tutaj nie mogę tego przejąć, bo widzicie, w ogóle nawet nie mogę tak dobrze ustawić tej końcówki, żeby dobrze trafiła, prawda? Więc no tutaj są takie wyzwania i muszę przyznać, że tego typu zagadki, no to zabawa w mechanizmy. Ja wolę gry logiczne, które wymagają myślenia, raczej łączenia faktów, obiektów, kombinowania przestrzennego może, tak jak w Quernie chociażby było, a takie układanie, no to są takie puzelki. To nie jest to, wiecie, przynajmniej dla mnie, taki pierwszy wybór, jeśli chodzi i ulubiony typ zagadek, tak? Bo to jest takie, no, układaj aż wyjdzie. Właśnie o to chodzi, że tutaj nie da się za bardzo logicznie zaplanować, tylko trzeba kombinować, aż wyjdzie. I no i będę kombinował tak, żeby wyszło, prawda, nie? Chyba mi się w końcu udało, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, doprowadziłem. Okej. Okay. Postrzelałem tymi promieniami. Voila! The elevator mechanism is activated. Off we go up to this goddamn hotel. Tak wygląda, widzicie, połączenie tych promieni. No trochę to jest, wiecie, trial and error, tak? Trochę prób i błędów, klikania, sprawdzania, ale też zapamiętania, przynajmniej kiedy sobie ułożyłem, że wiedziałem, że na przykład ten, jak tutaj trafię idealnie, to będę wiedział, że ten promień pójdzie tu, więc będę musiał gdzieś górny strzelić tu, ale to raczej wyszło na zasadzie próbowania. Słyszycie zresztą, jak tam, słyszeliście, jak tam jest głośno. Więc jakby same dźwięki generowane przez te lasery mogą dla niektórych być problemem. No na przykład pamiętam, że Korle mi zgłaszał, że w Satisfactory najbardziej go męczy właśnie to, że wszystkie te maszyny buczą. I buczą przez tak długo buczą, że mu po prostu już ciężko przy nich stać i to męczy. No ale dobra. Wchodzimy do windy. I idziemy do miejsca, którego... Podobno to jest 7 różnych lokacji do odwiedzenia. Każda ma swoje własne, unikalne mechanizmy. Więc idziemy dalej. Do tego miejsca, którego ja już nie znam. Już? Jesteśmy teleportowani? Welcome on Regulus Bogard. Thank you for using the services of the teleporting travel agency Fort and Company. My name is Emmanuel. And I will be your guide during your stay here on Regulus. Amiya! Where is Amiya? We moved here in one capsule. Bogard, stay calm. Your companion is waiting at the Andromeda Hotel. An outstanding individual like you will manage to find their way there quickly. No dobra, więc jak sami widzicie, wywalili nas zupełnie odwrotnie i już widać, że ten ziom okłamał nas trochę, bo powiedział Amii, że spotka się na górze tego hotelu. Chyba, że to jest dokładnie ta sama lokacja. Tu mam jakiś komputerek. Wuj studiował wówczas w nowojorskiej bibliotece prace naukowe i sporządzał notatki. Przyszedł jednak czas, że doznał olśnienia. Pytanie brzmi, o co chodzi z tymi tutaj informacjami. Jak widzicie, poszedłem zupełnie w drugą stronę. O! To jest chyba ten typ znajdźki. Właśnie takie coś się świeci. Tak, i to są właśnie te znajdźki, zobaczcie. O, właśnie. Gdzieś tam w świecie, ale tu strasznie ciemno, to chyba nigdzie jeszcze dalej nie da pójść. Gdzieś w świecie są schowane takie właśnie obrazki. Nie wiem, czy to jest kolejny obrazek. Opcje, przepraszam. No, że Escape nie działa, mnie tak denerwuje. Dodatki. O, czyli gdzieś jakiś obrazek pominięty, albo będziemy go mogli jeszcze zlokalizować. Ale jeszcze jedną rzecz popełniłem, jeszcze jeden błąd popełniłem. Gdyż nie porozmawiałem z tamtym typem przy wejściu, tak? Bo tam był jeszcze gość. Already weak. Very soon it will be completely dark out here. I need to hurry up. I need to find Amiya fast. Taki jest plan. Więc sorry, że nie pogadałem z tamtym typem, ale może jeszcze się da z nim pogadać w przyszłości.
Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Ale nie, no, muszę przyznać, że jeśli chodzi o wykonanie, taki troszkę, nie wiem, jakiś steampunk może trochę. Może nie, ale no tak mi się kojarzy, tak dużo maszyn i w ogóle. Bardzo mi się podoba, jak to jest wykonane. Nazywam się Emmanuel Ford i jestem w linii prostej potomkiem Charlesa Forda, który kilka wieków wcześniej jako pierwszy człowiek na Ziemi opisał i nazwał naukowo proces teleportacji oraz udowodnił istnienie obcych cywilizacji. Jest tu jakiś problem z literówkami, nie ma tu spacji, tutaj jakiś enter nagle się pojawił. Emmanuel Ford, nasz ten asystent elektroniczny też przedstawił się jako Emmanuel. Pytanie, czy to zamierzone? Być może tak. Look closely at the circles, Bogard. You will undoubtedly notice the connection between the lighted and the unlighted fields. Remember that the center of the wheel also matters. The correct setting will activate the energy beam. It looks like a fountain, but it's out of order now. Water must have dried a long time ago. Bogard strasznie żywo. It must be a part of another puzzle. Aha, Bogard strasznie żywo tutaj. O! Można wysuwać i chować. O! Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, ale coś mi się tu udało wykombinować już na start, że tutaj ustawiłem 6 na tej zagadce. Tu mamy rzeczywiście jakieś koła, no i może rzeczywiście nauczymy się używać tych mechanizmów po kolei, czyli co my tu możemy zrobić? Okej. Okay. Możemy podświetlać. Great. You made it off. But was not that a coincidence? Skąd wiedziałeś? Zdecydowanie był to przypadek. Nie mam pojęcia, co zrobiłem, że to zadziałało. Więc będę musiał przede wszystkim nauczyć się rozumieć, co ja zrobiłem, bo chwilowo jeszcze nie wiem. Chcę w ogóle się rozejrzeć na początku, tak? Więc mój główny cel to rozejrzeć się jest najpierw, dopiero potem będę robił zagadkę. Na razie sobie poklikałem. Są jacyś ludzie tutaj. Tym razem na pewno z nimi pogadamy. To jest jakby kolejna część tej zagadki, chociaż trzeba na początku znaleźć wejście, to znowu są te koła. Troszkę jak w The Witness, nie? Że na początku musimy zrozumieć, o co chodzi, potem bez jakichś większych informacji, zaraz sobie z nim pogadamy, bez większej dawki informacji zacząć to wszystko wprowadzać w życie. O, tu jeszcze jest wejście. O proszę, tylko tu strasznie ciemno, jakaś latarka by się przydała, bo ja tu ledwo cokolwiek widzę. Szedłem sobie Bridge. Na górę. I wonder where it leads. The entrance is protected by some kind of laser barrier. I will come back here later. No właśnie. Wrócisz później, ale potem lights, jeszcze... street lamps sparsed here and there. Solar panels powering the buildings. Noble embroideries. Until quite recently, this place must have been bustling with life. Where did everyone go? And is it true that I am here just by myself? I feel as if someone was watching me. Może ten ptaszor dziwny, który tam się gdzieś rzuca. Ale to mamy tower. No właśnie. Też prawdopodobnie muszę znaleźć jakieś, nie wiem, liczbę, która odpowiada za energię. 1. Okej, okay, dobra, czekajcie. No to chyba trzeba zapisać. 1 to różowy. 1 różowy. A tam muszę sobie spisać, jaki był żółty. Chyba 4 było przy żółtym? Więc obejdę to wszystko. Those trees must be ancient. I wonder why there are no leaves. Jeśli mam być szczery, trochę mi się nie podoba, jak Bogard intonuje. Nienaturalnie intonuje, według mnie. Ciutkę. Co to w ogóle jest, jakiś sęp? Wygląda jak sęp, nie? Albo indyk. Latający sępo-indyk. Another tower. I should memorize the arrangement. No miejmy nadzieję. Na razie szukam odpowiedniej liczby i koloru. Widzę, że liczba jest dopisana do koloru. Dobra. Czyli dwójka to jest cyjan. Błękitny po polsku. Dobra. Widzę, że sam Bogard daje mi też wskazówki. Okej, okay, to ja się teraz szybko przeniosę z powrotem do miejsca, gdzie mieliśmy te inne zagadki. A być może chodzi o kolejność. Jeden to różowy. O, tu już jakaś jaszczurka jest. Jeden różowy, błękitny dwa, nie? To jest pomarańczowy. Pomarańczowy był 6, więc sobie też zapiszę, że 6 to pomarańcz. O, tutaj znalazłem kolejne miejsce, gdzie znowu jest ta wyżyczka. Zobaczymy tutaj, jaką liczbę trzeba ustawić u niej. 3. Dobra, zielony jest 3. Okej, okay. Może to właśnie chodzi o to, że kolejność będzie miała znaczenie potem kolorystyczne. No, nie jest to na pewno zagadka dla ludzi, którzy nie rozpoznają kolorów. I to mówię już bardziej o takim, wiecie, no,
Chodzi o, nie o tym, że ja też czasami mylę kolory, ale chodzi mi o, no, o daltonizm po prostu, tak? Bo fajnie dobrze też robić te zagadki tak, żeby ludzie, którzy faktycznie na przykład mają problemy z kolorami, mogli sobie też poradzić. Tutaj też chyba mogę działać. Tak. Choć muszę stwierdzić, że na razie jeszcze tej zagadki nie rozumiem. Widać, że środek ma nam coś powiedzieć. Mamy wszystko na trzy części. Natomiast dół jest podzielony na części cztery, więc jest to intrygujące, na czym to polega. Okej, okay, to jest jakby druga część zagadki. No dobra, więc... No dobrze, spróbujmy zrozumieć, na czym to faktycznie polega. Patrzcie, jest kilka rozwiązań, jak teraz patrzę. Widzicie? Wszystkie trzy na zewnątrz i jedna w środku włączają. Jakie jeszcze opcje wyłączają, włączają? Może wy już wiecie, jaka jest zależność? Nieważne, które wyłączę. Dobra, zewnętrzny pierścień musi mieć wszystkie zajęte, a tutaj muszę mieć dwa, czyli tu muszą być trzy podświetlone, tu muszą być dwa podświetlone. I nieważne, które. Dobra, jedyny sens, jaki widzę w tym, to jest tak. Środek to jeden, potem kolejny pierścień to dwa, a kolejny pierścień to trzy. Jeden, dwa, trzy. Widzę to w taki sposób. Czy to będzie miało znaczenie? Także tutaj mamy dwa, więc tu muszę zaznaczyć prawdopodobnie trzy, a na zewnątrz muszę zaznaczyć cztery. Okej, chyba zrozumiałem, jak polega, przynajmniej na czym polega tutaj schemat. Czyli tutaj mamy, zobaczcie, jeden, to tu musi być dwa, tu musi być trzy i tu musi być cztery. Great! You have turned on three small circles. Take a closer look. From the center, the circles are arranged according to a specific rule. Look at the lighted and unlighted fields in the alternating circles. There is the same number of them. If you see the right dependency, you can set up a big circle. Okej. I tu mamy dostęp do tego dużego koła. No tak, teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście nie ma zależności pomiędzy tymi kołami, już nie mogę ich tutaj obsługiwać, między tymi kołami, a tymi kołami po drugiej stronie, tak? Bo chyba do tego chciał odnieść się. Tak mi się wydaje, że chyba do tego chciał się odnieść, nie? Takie przynajmniej mam wrażenie. Zobaczmy teraz, przepraszam, drugą stronę. Czy druga strona działała na tej samej zasadzie? Czy druga strona ma inną zasadę? Bo może się okazać, że druga ma inną zasadę. I szkoda jeszcze, że nie mogę, prawda, sobie zobaczyć logów i zapisków. To byłoby fajne mieć opcję z zapisem i zapisem rozmów, zapisem tego, co nam mówił, o Jezu. Z tym, co nam mówił kolega Emanuel, tak? Fajnie byłoby móc przeczytać jeszcze raz to, co powiedział, bo ja nie wiem, czy ja zapamiętałem dokładnie, o co mu chodziło. A teraz zobaczcie, tu jest chyba jakaś inna zasada. No zobaczcie, no jest jakaś inna zasada, tu mamy cztery. A tu mamy potem jeden, dwa i cztery. To nie ma sensu, nie? Powinno być teraz cztery, tu trzy i tu na przykład dwa, ale nie, działa tu zupełnie coś innego. Cztery, tu dwa, a tu jeden. Inaczej. Zresztą możemy, czy co? Pójdę szybko sprawdzić. Mogę tędy przejść, mam nadzieję. Pójdę szybko sprawdzić, zanim pogadam jeszcze z tymi ludźmi. Zobaczyć, jak wygląda sytuacja tutaj. Czy to rzeczywiście trzyma się kupy? I tu nadal jestem w stanie zrobić to, idąc tamtym mechanizmem, czyli dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Tak jest. Dobra. W porządku. Czyli tutaj zasada się zachowała. But not completely. As soon as you open the second part, you will see Amiya. Jakoś ci nie wierzę. Dobra, pogadajmy z tymi ludźmi, zobaczmy, co powiedzą. Hey, what are you doing here? Why is the passage blocked by this peculiar mechanism? We are the constructors. We deserve some acclaim, don't you think? As engineers, we were doing great. Everyone in the corporation was envious of our trip to Regulus. Until it became clear, there is no return for us. What do you mean, there is no return? We'll stay here forever, just like you. What are those mechanisms meant for? Forever, just like others. Co? Okej, okay, zostajemy tu na zawsze. No troszkę Piranha Bytes, jeśli chodzi o sposób rozmawiania tych postaci z nami. Troszkę drewienko.
Voice acting też muszę powiedzieć, że nie jest jakiś perfekcyjny. Tak, jeśli miałbym być szczery. Natomiast... Jaka jest zależność tutaj? Jak to się stało, że czwórka w środku... Znaczy, wiecie o co może chodzić? To jest cztery, więc idziemy dalej. Jeden, dwa. Tak? Więc zakładam, że może być tak, że skoro to jest 3, to tu musimy dać 4, a tu musimy dać 1. O nie, mój system był... Mój pomysł był błędny. Wiecie, o co mi chodziło, nie? Że idziemy dalej, skoro tu jest 4, no to zaczynamy potem od początku. 1, 2. Aha, a tu mamy 2, 2. Intrygujące. O! I 3, aha, dobra, nie no, 2, 2 działa tylko. No dobrze, to muszę rzeczywiście zrozumieć zależność, bo na razie, jak widzicie, strzelam. Może wy już widzicie zależność, ja jeszcze muszę chwilę pokombinować. Dlaczego tutaj działa 2-2? A dlaczego tu działa 1-2? Dobra, zrozumiałem. Już czaję. Spójrzmy na niezamalowane. Wygaszone 0, wygaszone 1, wygaszone 2. Czyli dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę. Dlatego tutaj, mając 1, tu musimy wygasić 2 i tu musimy wygasić 2. Czyli nie wiodącym jest kolor, tylko wiodącym jest wygaszone. Okej. Okay. A teraz... Wait, a tutaj nie mamy... Czy to jest jakiś trik, że teraz z drugiej strony jest... Czekajcie, czy to zrobimy poprawnie? 2, 3. A, Jezu, po kolei, tak, 1, 2 i tu muszą być 3. Dobra, dobra, już ogarnąłem, okej. Nie chcę wskazówki, więc mamy 1, więc tu musimy zostawić 2, tu musimy zostawić 3, tu musimy zostawić 4. You have turned on 3 small circles. Take a closer look. From the inside, the unlighted fields follow a rule. Only the unlighted fields are important. If you see the right dependency, you can set up a big circle. Nie wiem, czemu mówi mi to, kiedy już rozwiązałem. W sensie, nie rozumiem tej kwestii w momencie, kiedy ja już wiem, na czym to polega. Więc skoro rozwiązałem to, to czemu mi dalej o tym mówisz? 0, 1, 2, 3. Tu zostawimy 4 niepodświetlone i tu 5. No i proszę, zrobione. Okej. O, a to kto? It was a Mia. Why did she disappear? This must be a teleport interference. Teleport interference? What? Znaczy, że tak, gdzieś tak dziwnie, nienaturalnie zniknęła. Okej, ale zobaczmy dalej. I znowu są te światełka. Strasznie tu ciemno. Latarka by się, mówię, przydała. Dobra, jest czerwony, daje mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest ich 5 tutaj? Dobra. Czyli piątka to czerwony. Zanotowane. Jest tego więcej tutaj? No jest tego więcej. Tu mamy kolejną. To wychodzi na to, że brakuje mi też 4. Ale to nie jest 4. Może 7 jeszcze. Tak jest. O Jezu, co to jest za kolor? Żółto-zielony? Limonka go nazwę. 7 to limonka. Okej. W porządku. Jeszcze brakuje mi 4. Wedle moich notatek. O, mamy jakąś znajdźkę. Okej. Jacyś ludzie grają w szachy. Dobra. Czy to jest ten? O, to jest 4, dobra, czyli idziemy po kolei na razie. Okej. Można po tych znajdźkach zobaczyć, ile gry do końca nam zostało, ale podobno 7 lokacji. Czy tu coś mamy? Albo tutaj? Tu jest ktoś. Ktoś tutaj czeka, ktoś tu stoi. Natomiast ja jeszcze szukam, znaczy jeszcze nie wiem, gdzie jest ten panel, no, tu mamy, jeszcze jednego mi brakuje, więc gdzieś będzie musiała być pewnie jeszcze jedna wyżyczka, to może pójdę środkiem teraz, co? How is this powerful wave of energy here? I am sure I can level it. I need to look around. No dobra. Czy ja jeszcze gdzieś mogłem pójść? A wiecie co? Dobra, mam wrażenie, że chyba nam się otworzył ten most. No jedno muszę powiedzieć na pewno. A nie, nie mogę tędy przejść. Dalej zamknięte. Okej. Czyli tu nie. Ale jeszcze gdzieś jedna musi być wyżyczka w takim wypadku, która mi pozwoli cokolwiek z tym zrobić w przyszłości. Może jakiś mechanizm muszę znaleźć.
brak biegania pod shiftem jest zbrodnią. Naprawdę. Wiecie co? Tutaj chyba jest ten mechanizm jeszcze jakiś. Nie wiem, o co chodzi. Ale wygląda, jakby tu można było jeszcze nim manipulować. Patrzę dalej. Czy tu jeszcze czegoś nie ma? Tu tylko kuktasy tutaj są. Daj, też tu jakieś zagadki. Dobra, ale wygląda na to, że tutaj coś można robić. Tak to przynajmniej wygląda. Aha! Okej. Okay. Chyba chodzi o to. What? Muszę zobaczyć, co czym steruję. Chyba muszę w takim wypadku... Czy nie jestem do końca przekonany, ale chyba zasłonić cały most. Nie? Żeby każda część... Boże, cały dach zasłonić. Żeby każda część tego dachu była faktycznie zasłonięta. Tak to przynajmniej wygląda. Ale no znowu jest to zagadka na zasadzie... No chyba można to by powyliczać, ale... Manipuluj, aż ci wyjdzie, nie? Miąchaj, aż ci wyjdzie. Chyba mi wyszło. Dobra, mam wrażenie, że to jest to. Dokładnie to chciałem uzyskać. Żeby dach był w całości zamknięty. Tak. Dobra. Wykonane. Kim jesteś, człowieku? Czy ja cię nie widziałem na zdjęciu? The Revolving Palace, Hazuitsu. I read about it in academic studies devoted to the history of Regulus. It was a kind of architectural code, a safety device against thieves. I assume that they have been out of service for a long time, and they are just monuments. But this machinery, it looks as if it still operates. Absolutely. Hazuitsu is a great challenge, but I'm sure you can do it. Nie wiem, o czym rozmawiamy, kolego. Być może mówimy o jakiejś kolejnej zagadce. Nie mam pojęcia, skąd nagle wyciągnął. To face the building. Position yourself in such a way that the round cursor fills. Click the left button of the mouse. Now you can point the parts of the device and click the left mouse button. Clicking on the wheel will rotate it. Aha, okej, okay, dobra, widzę to. Jakieś inne... Aha, i teraz rozumiem, że to się będzie teraz tak jakoś obracać, co spowoduje, że będę mógł dostać się do kolejnych pokoi prawdopodobnie. Oj, tam jest, widzicie, jakieś przejście. Może udałoby się to tak ustawić, żebym widział, że tam jest jakieś, faktycznie jakieś wejście, przejście, bo tam są jakieś ścianki. Oj, tam jest pusto teraz, nie? I teraz, oj, nie w tę stronę. Czyli wygląda to trochę tak, jakbyśmy mieli teraz przestawić to nie w tę stronę. Tak. Dzięki czemu ustawienie tego w ten sposób... O, spowoduje, że będę mógł przejść tam. Prawdopodobnie. Tak. What does it mean? Is it a survival test? Where's the hotel? No worries. Use your exceptional intelligence and you will handle it no problem. No właśnie. Jestem całkowicie rozbity, jeśli chodzi o to, w co ja tak naprawdę gram i o co tu chodzi. Dlaczego? Dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje? Okej, no to udało mi się znaleźć przejście tu. Tylko że wychodzi na to, że będę musiał kombinować jeszcze z innymi tutaj obracanymi elementami, żeby móc otworzyć tę strukturę. Tu się też coś obraca. A i to się obraca. Okej, okay, czyli musiałbym to jakoś ułożyć tak. Prawdopodobnie będę musiał ułożyć to w taki sposób, nie? I gdzieś tam będę pamiętał, że tu jest otwarte, więc będę musiał tak to ułożyć, żeby tutaj połączyć to z tym. No nie wiem, strzelam na razie w taki sposób, bo wydaje mi się, że to ułożyło mi te wszystkie przejścia poprawnie, ni cholery. Tu muszę ułożyć przejście. No. Czyli jeszcze jeden raz obrócić to i tam dobrze zrobiłem, bo dotarło, ale przejście jest chyba tam dalej, tak? Zakładam, że tam jest przejście. Zrobiłem sobie jeszcze tutaj taką pomoc, bo widzę, że tutaj możemy przejść też do tej części. I ta część też nas może gdzieś doprowadzić. Ale chyba tej nie możemy... Tej chyba nie możemy obracać z tej klatki. Co ciekawe, mogę wejść tam, ale jej się obracać nie da. Oj, tam widzicie, że jest też zagadka z tymi wszystkimi kolorami, więc pewnie tam będzie finał
tej zagadki. Tu trzeba będzie pokombinować, żeby zrobić jakieś przejścia. Ale być może gdzieś jeszcze jest obrót jednej części. A jeżeli nie, no to jedna jest kompletnie nie do obrócenia. Dobra, moi drodzy, chyba znalazłem w końcu właściwe ułożenie. Mogę manipulować tylko tymi czterema, dwoma nie mogę manipulować. Musiałem nawet na kartce narysować, jak to wszystko wygląda, żeby tam dojść. Więc ułożyłem to w taki sposób. Idę tutaj, potem idę tutaj, poprzekładałem tutaj wajchy, potem przejście znalazłem tu do środka i przejście znalazłem przejście tu. I tu jest jeszcze mały błąd, który muszę poprawić. Muszę dwa razy obrócić to prawdopodobnie tym dwa razy w prawo, żeby dojść do końca. No rzeczywiście, to są takie łamigłówki. Zabawa mechanizmami, żeby dobrze trafić, tak? Czyli dwa razy... Oj, nie to. Prawoskrętnie dwa razy, czyli... Raz i dwa. Żebym tam widział wejście, nie? Właśnie o to chodzi, żeby tam widział też wejście. I ja też strzelam, gdzie jest to wyjście. Tak mi się wydaje, że tam była ta ścianka. To jest jedyny układ, jaki może być. Jest sukces. Which today are only a historical memory. But how much truth is hidden in forgotten places? You know something about that, do not you, Bogard? I am fed up with this. First of all, you are not my guide. Second, where is Amiya? I want to see her, right now. Bogard, I kindly ask you to keep calm. In front of you is the hollowed-out Andromeda Hotel. One of Regulon's attractions. Missing Amiya is waiting for you. You are only separated from the road to the hotel by the Rainbow Gate. The Rainbow Gate? Another test. The Stone Towers must be the answer. No tu jest ten limonkowy, tak? 7 to limonkowe, zaczynam też już układać tutaj. Tu mamy piątkę, a piątka to był czerwony. Chyba był czerwony. Jeszcze najgorsze jest to, że te dwa kolory są tak bardzo do siebie podobne, że ciężko, z tym bardziej myślę, że mogą mieć niektórzy problem z ułożeniem. Jedynka to był różowy, to jest róż. Tu mamy co? Tu mamy szóstkę. Szóstka to według moich notatek to jest pomarańcz. To był chyba pomarańcz. Idźmy z tą zagadką, wskazówką. I trójka to był zielony. Sukces. O-o. O nie, tylko połowiczny. Aha. I teraz muszę jeszcze wrócić i pójść tutaj na dach, żeby drugą część zagadki odkryć. Moi drodzy, a zatem to będzie zadanie na następny odcinek. Zapisuję sobie tutaj. No i cóż, muszę powiedzieć tak. Jednocześnie jest tu rzeczywiście bardzo duży nacisk na te zagadki, co mnie w sumie z jednej strony cieszy, z drugiej strony są to zagadki... No takie bym powiedział łamigłówkowe właśnie, tak? Czyli bardziej postawione na o zgadnij jaki układ mechanizmów w tych klockach będzie miał znaczenie. Nie masz biegania pod shiftem, to mnie trochę boli. Wygląda znakomicie i pięknie, to jest duży plus tej gry. Natomiast właśnie widzicie, no wymaga to mojej backtrackingu lekko, tak teraz muszę biec teraz tutaj przez ten most i brak shifta naprawdę bardzo boli. Są tu porozmieszczane różne takie zabawy, w sumie to w dużej mierze jakieś tam układy, cyfr non-stop. Fabuła mnie na razie nie przekonuje, bo w sumie jest taka trochę oderwana. Voice acting też czasami tutaj potrafi trochę kuleć. Więc są plusy, są minusy. Czekam na wasze opinie, na wasze wrażenia po tym pierwszym odcinku. A my spotkamy się jeszcze w jednym, żeby zobaczyć, czy dalej jest lepiej, czy gorzej, czy jest ciekawiej, czy nie. Serdeczne dzięki. A jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I... wypatrujcie, gdzie i kiedy będzie się, znaczy gdzie wiadomo, że u mnie, ale kiedy będzie drugi odcinek, bo muszę jakoś to wszystko połączyć z innymi premierami, więc po prostu patrzcie, szukajcie, zobaczcie w harmonogram tak jak zawsze i ja już nie przedłużam bardziej. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!